Witajcie, nazywam się Agnieszka Walczak-Chojecka i jestem autorką mieszkającą w Chylicach. Mówię o sobie autorka podróżna. Dlaczego? Bo każda moja książka to pewnego rodzaju podróż. Podróż i taka prawdziwa, bo zabieram moich bohaterów, a jednocześnie czytelników w jakieś piękne miejsce, na ogół takie, w którym sama byłam. I dlatego, że jest to podróż w głąb siebie. Bo jako pisarkę interesuje mnie przede wszystkim człowiek. Człowiek i jego dylematy, jego rozterki. Dlatego często stawiam moich bohaterów w sytuacjach bez wyjścia. Można powiedzieć w potrzasku. Tak właśnie jest w mojej Sadze Bałkańskiej. To jest trzytomowa powieść. Tutaj widzicie Państwo pierwszy tom pod tytułem Nie czas na miłość. Jest to taka, można powiedzieć, współczesna historia Romea i Julii. Ponieważ moja główna bohaterka Jasmina jest Chorwatką, a jej ukochany Dragan jest Serbem, a wokół nich bratobójcza wojna. Mamy lata 90. i konflikt na Bałkanach. Ja jestem slawistką z wykształcenia, oprócz tego mieszkałam prawie 5 lat w byłej Jugosławii. W związku z tym wszystko, co z Bałkanami związane, jest mi bardzo, bardzo bliskie. No i stąd pewnie właśnie powstała ta saga bałkańska. W sytuacji bez wyjścia, można powiedzieć, czy w takim potrzasku, znajduje się też Karolina, główna bohaterka powieści Gdy zakwitną poziomki. To jest z kolei historia kobiety, która walczy o to, by zostać matką. I walczy o to na wszelkie możliwe sposoby, leczy niepłodność, aż do zastosowania in vitro. To jest historia oparta na autentycznych wydarzeniach, na historii mojej przyjaciółki, która starała się zostać matką i udało jej się. Natomiast czy Karolinie się uda? Przeczytajcie Państwo w powieści. W wielkim potrzasku znajduje się bohater mojej ostatniej książki pod tytułem Naprawdę jaki jesteś. Tutaj mamy z kolei Warszawę lat 30., cofamy się w czasie, a główny bohater to młody falangista. Tak naprawdę tą ideologią zaraził go, czy wręcz przymusił go do niej ojciec. I ten młody falangista odkrywa w pewnym momencie, że czuje się kobietą. Jest to opowieść o poszukiwaniu tożsamości płciowej. A wszystko to, jak powiedziałam, dzieje się w latach 30. W czasie, kiedy z jednej strony było pięknie i kolorowo, były kabarety, były dancingi, rozwijały się kina, a z drugiej strony nadchodziły już czarne chmury właśnie nadchodzącej wojny. Bardzo Państwu polecam tę powieść, bo myślę, że jej temat jest niezwykle aktualny. Piszę też czasem powieści o nieco lżejszej tematyce, takie jak na przykład Królowa Gwiazd. Tutaj w tej powieści zaglądamy za kulisy show biznesu. Bohaterkami są cztery młode aktorki, które są przyjaciółkami, ale jednocześnie rywalizują. Rywalizują o jedną, jedyną rolę. Reżyser jest jeden, one są cztery, rola jest jedna, więc jak Państwo sobie wyobrażacie, dzieje się naprawdę wiele. A wszystko to znowu w jakimś pięknym miejscu, a właściwie nie w jakimś, tylko na Malcie, na słonecznej Malcie. Jeśli chcecie poczuć troszeczkę słonecznych promieni, zapraszam do przeczytania tej powieści. I mam nadzieję, że spotkamy się niebawem nie tylko tak wirtualnie, ale też w naszej bibliotece piaseczyńskiej, na jakimś spotkaniu autorskim. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.